Od pasieka na skarpie, 21 października, ciepło, ale dzisiaj deszczowo, więc trzeba tu trochę ogarnąć po sezonie, bo bałagan straszny, ramki się walają, pełne kartony, trzeba to szybko wieszać i psikać na motylice. Ja psikam roztworem wodnym w rotyczu z piołunem, to jakoś chyba się sprawdza. Przeglądam, żeby nie dopuścić, bo jak gdzieś coś się dzieje, to barciaka wyrzucam i psikam jeszcze bardziej. Jest to grzybobójczy, bakteriobójczy środek, naturalny oczywiście, więc no może mi coś to da, próbuję. A tu co, no trzeba gdzieś te ramki wieszać, więc tak jak w zeszłym roku pokazywałem, to teraz stojak powiększam na coś większego, żeby się to pomieściło, bo trochę tych ramek tu i gdzieś w innych miejscach jeszcze poskładowane. Żona się wścieka. Co tu jeszcze? Na zimę zakupiłem sobie taką książkę. Fajnie, że pasieka Samkulski, przepraszam, bo trochę tu ciemno, postanowiła wznowić edycję, czy wznowić, no przedtem ktoś inny pewnie to drukował, ale oni zadbali o to, że można tą publikację, która jest niedostępna, a chciałem ją przeczytać. Więc no, na zimę będę sobie działał. No co tam, skrobanie propolisu, bo klienci się cały czas dopytują. Super, że zaczęli dbać o zdrowie. A co tam u mnie na pasiece? U mnie na pasiece, no tak trochę moja, nie wiem, oszczędność, czy co to tam nazwać, czy chęć spróbowania czegoś innego. W zeszłym roku miałem we wrześniu już rodziny zakarmione. W tym roku chciałem spróbować tej na Włoci. I o rodziny przez to, tak mi się wydaje, tak główkuję, co to mogło być przyczyną. Więc chyba przez to one się zakarmiły tą na Włocią, bo odwirowałem jej sporo. Odwirowałem tej, która po prostu były pozabierane ramki, fakt, że nie było posklepione, więc jest za dużo w niej wody, chyba 21%, ale że w tym roku chcemy spróbować robić miód pitny, więc to akurat nada się do tego, nie zmarnuje się, więc będzie trochę miodu dodam, trochę tego, bo trochę więcej będę chciał zrobić tego miodu pitnego, więc no jakoś to będzie. A rodziny tak gdybam. No waroza też ten, tak jak w poprzednich filmach mówiłem, jakiś czas temu tej warozy prawie, że po osypach, bo dosyć często ostatnio sypię, więc jeszcze 2-3 tygodnie temu pojedyncze sztuki spadały, ale w późniejszym okresie to się sypało tej warozy masakrycznie. Więc może, no gdybam, że to moja wina, że jednak trzeba było nie czekać na tą nawłoć, tylko zakarmiać, bo i tak z tej nawłoci nic nie ma. Pszczoły się może za bardzo spracowały, za daleko latały, żeby pozyskać, żeby się zakarmić. No fakt, że cukru to mi jeszcze z zeszłego roku coś tam zostało. Po złoty 90, no ale to nie ma się czym szczycić, że to zostało. Lepiej było rzeczywiście je zakarmić i pszczoły by się nie spracowały, no bo jednak rodziny produkcyjne mi mocno osłabły. No i tak myślę, że to jest wynik spracowania, za daleko może musiały latać, żeby nanieść do ula pożytku. No jakieś doświadczenie, no co zrobić. Planowałem pozyskać więcej miodu wiosennego, nie wiem czy się uda, no parę ludzi na pewno będzie silnych, które sobie coś tam dadzą radę, no ale ogólnie plany były inne, nie wyszło, no trudno, jak mówię, kolejne doświadczenie, mi nie przeszkadza, że się uczę na swoich błędach, poznaję moje tutaj pożytki,
więc w następnym sezonie na pewno będę bogatszy o kolejną wiedzę. No dobra, pokażę jeszcze później, jak już skończę ten stojak, bo na razie tylko górne i dolne poprzeczki. No i jak popowieszam, no to przed Was pytanie. Jak w ramkach taka pierzga jest, no i ona nie jest zalana miodem, no bo nie wiem, już w sumie nie pamiętam, czy taką odebrałem, ale podejrzewam, że pszczoły osuszyły z miodu, to coś się jej stanie? Bo tak nie bardzo doczytałem w internecie na ten temat. Czy to, że ona jest tak zakiszona, ale jednak nie pokryta warstwą miodu, to jest ok? No i czy ewentualnie na wiosnę, jeżeli taką ramkę im podam, no to jeżeli, powiedzmy, no ona jest dobra i nic się z nią nie stanie, no chociaż kiszonka, no to chyba raczej nie powinno być nic z nią problemu, jeżeli pleśni nie będzie, chociaż tu mam sucho, no to jak podam pszczołom, no to będzie lepszy rozwój. Dobrze mi kombinuję? Napiszcie, co o tym sądzicie. Także stojak jest dokończone. Ramki mają przerwy. Skaner roztworem w rotyczu i piołunu. Także ramki. Część ramek była już mrożona. Teraz też za parę dni mają być kolejne mrozy, więc no niestety będę musiał z powrotem ściągać część i mrozić, no bo to też dodatkowo. Fakt, że przeglądam te ramki co jakiś czas. Nie chcę, żeby mi motylica zżarła, no ale no, nie mam pomysłu, jak to inaczej robić. Siarkować nie chcę. No tyle. Miłego. A tutaj w kartonach jeszcze mam węzę, która częściowo jest obrobiona już. I połówki w dwóch rzędach tutaj w tych kartonach. I całe. No myślę, że jak tutaj nie były czerwione, to chyba tu motylica nie wejdzie. No mam poodkładane. I popryskane były oczywiście. No dobra. Tyle z mojej relacji.